większość pacjentów nadaje się do zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej, niemniej jednak podczas badania kwalifikacyjnego mierzymy dokładnie anatomię oka za pomocą bardzo dokładnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń okulistycznych i za pomocą tych urządzeń mamy dokładne dane, parametry anatomiczne, które pozwalają ocenić, czy zabieg wszczepienia soczewki fakijnej jest bezpieczny. Jeżeli okaże się, że parametry anatomiczne nie są optymalne, w takim wypadku odradzamy pacjentowi od takiego zabiegu. Mając wszystkie wymagane parametry po badaniu kwalifikacyjnym, jesteśmy w stanie dokładnie określić pacjentowi metodę, na którą on się nadaje i czasami zdarza się tak, że pacjent ma do wyboru dwie lub trzy metody i wybór dokonujemy wspólnie. Jeżeli pacjent nadaje się tylko na jedną metodę, to wtedy dokładnie tłumaczymy pacjentowi, dlaczego ta metoda i dlaczego nie nadaje się pacjent do innych metod korekcji wzroku.